Dzisiaj wraz z Szakiem Rozdzielczyką zagramy w Minecrafta. Oczywiście, na jednym bloku. Aha, no to teraz jestem TNT. O nie. Każdy, kto ogląda z was tą serię, wie, na czym ona polega. Mamy jeden magiczny blok, a kiedy go rozwalimy, na jego miejscu pojawi się kolejny losowy blok albo zrespi się jakiś mob. Sami sprawdźcie, kiedy zostawicie łapeczkę w górę, no to ten klocek nam się w coś zamieni. Raz, dwa, trzy, klikamy! Haha, jaki malutki Enderman. Hej, malutki... O kurde. Nie sądziłem, że się tak spłoszy. Skoro już wystraszyliśmy Endermana, a on tak bardziej wystraszył nas, no to moi drodzy, zostało wam teraz jeszcze tylko zasubskrybować kanał, ponieważ w tym roku lecimy po milion i mam nadzieję, że z waszą pomocą to się uda. Oczywiście chciałem was zaprosić jeszcze na pixieshop.pl po przekozackie koszuleczki. Pierwszy link w opisie, dostępne są wszystkie rozmiary. Zapraszam! No witam, witam wszystkich lokatorów na wspólnej wyspie Elu! Hello. Siema. O Jezu, JJ-ka, ty masz 1017 bloków wykopanych, a ty, Szaku? No, 1400! A ty masz 191, jak... Nie no, ja jestem największym botem jestem. Dobra, słuchajcie. Plan na dzisiejszy odcinek, myślę, jest taki. Zbudujmy sobie tak, Szaku. Ja bym proponował tutaj rozbudować naszą farmę. Znaczy, ala farmę zwierząt. Twój ogródek też, no w sumie, kurde, trochę obrodził. Nie no, obrodził, no widzę, widzę. Marchewki tutaj sadzi, tylko marchewki. A te kwadratowe arbuzy, co to jest? Nie widzisz tego? No, marchewka, co to? A, dobra, jest. Są jeszcze arbuziki, tak. Musimy zbudować też jeszcze las. Co o tym sądzisz? Bo nie mamy w ogóle drewna. Mam tylko 3 sadzonki. Przeszukałem wszystkie skrzynki. Dobra, no to czyli ten dirt trzeba będzie zabrać i dać w inne miejsce, żeby zasadzić drzew. A ty, JJ-ka, masz dzisiaj najlepszą misję na odcinek. Będziesz kopała ten właśnie bloczek. Okay. I będziesz wszystko zbierać. Szako, Szako, tak w ogóle między nami, nie? Choć odgrodzimy troszeczkę, bo JJ-ka zaraz jakiegoś creepera zespawni i wszystko rozwali. Posuń się, Szako. Biorę sadzonki. Rozbiłam tygrysa! Ocelot! Dobra, to koks! Jest kot. Dobra, to jest kot. Na razie nie kop, na razie nie kop, poczekaj, poczekaj. To jest ocelocik, rybką! Rybkę szukaj! No, klikaj na kotka. No, no klikam. Dobra, jest! Zakochał się w tobie! Dobra, koks totalny. Jest tylko teraz mały problem. Problem polega na tym, że musimy go jakoś wyciągnąć stąd. Chodź! Garfield, Garfield, chodź, chodź! Chodź, chodź, tak, tak, tak. Mówi się kici, kici, a to nie JJ, JJ, podejdź, bo on za tobą idzie. Dobrze. Chodź. No i super. Dobra, dobrze, JJ-ka, chodź teraz tutaj. Chodź tutaj teraz do nas, niech ten ocelocik za tobą idzie. Tutaj chodź. Ej, nie po marchewkach, halo, halo, wyjdź. Tak, panie ocelot. Ja wiem, że jest pan z dżungli, ale marchewka to nie dżungla, tak? Ci powiem tak. Na chatę przez okno, no to... Kliknij prawym na niego, JJ-ka. Nie, nie, on nie tego, on nie siada, bo to są koty. Koty chodzą swoimi ścieżkami, rozumiecie? On nie siada, dobra, on nie siada. Dobra, Szaku, co robisz? Drzewko tu sadzisz, tak? Ale tak nie zasadzisz drzewka, musi być odstęp wokół chyba, czy nie? Wyrośnie normalnie, tak o, tutaj od razu. A, sorry, sorry, ty jesteś pan marchewka i ty pan ma zawsze rację, dobra. O Jezus, panda! Panda, co? Nie no, tego to ja się nie spodziewałem. Chodź, panda, chodź, chodź. Gruby, dawaj. Musimy zrobić zagrodę dla pandy. Raz, dwa, trzy. Skrzynka? Cyk, aha, dobra, jestem zarąbisty. Proszę, Szaku, odkopać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, daj tu. Dura, dura. Niech mnie coś zaskoczy. Mamy to, panie! Jej! Panda niech sobie tutaj żyje. No jest kozak. Kop dalej, a my z Szakiem dalej budujemy naszą... Co to jest? Wiedźma! Biją, biją! Biją od razu! Jezus święty! Ona nie spadnie na szczęście, dobra. Walią, 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 bo nas zatruje. Leży! O to chodzi, JJ-kę to trzeba niestety zamknąć. Cyk, cyk. Stój, koń! Nie bij go! JJ-ka... Nie, no, tutaj mamy siodło? Czy mamy siodło? Marchewki mamy. Jest marchewka? Dawaj, stary! Dawaj, oswoisz go, to będzie twój konik. Oswajanie. Marchewka. I co jest? Udało się? Jeszcze walczysz? To jest byczek Fernando. Znaczy nie, tak się to nie jest byczek. Rapidasz! Koń dalmatyńczyk. To jest Pegas, jest, mamy Pegasa. Mamy Pegasa? Tak jest, o to chodzi, dobra. No i koks totalny, stary, dawaj, tu masz tą bramkę. No i teraz to wszystko nabiera kształtów, stary. Masz wyjście, tu masz wyjście. Ci powiem, że to nawet ładnie wygląda. Dajmy tu jeszcze pochodnie. Tutaj przy furtce dajmy dwie pochodnie. O, kolejna panda! Dawaj ją! Teraz będą rozmnażać. Tak jest, teraz będziemy mieli dwie pandy. Ja tutaj się zasadzę jeszcze jakieś kwiatki. Będziemy mieli hodowlę pand. Najgorzej. Szaku, na co pandę się... Luruje, nie na wiesz. Bambusy, na bambusy, na bambusy. Panda, idź!
Dobra. Nie tak, tak się nie pcha. Lekko ją pacnąłem, że tylko poszła. Ona gruba jest, ona się nie mieści tu nigdzie, stary. Zobacz, jaki łeb szedł w płot i nie wiadomo co zrobić teraz ma. Ja jej zaraz pomogę, co mam zrobić. No i mówiłam ci, żebyś nie jadła tyle pączków. JJ-ka, rozwal się kierką tutaj furtkę. Musimy troszeczkę powiększyć ogrodzenie, no bo panda się nie mieści. Tak. Okej, dobra. Gruba, posuń się. Panda grubasie, idź. Panda grubasie, idź! A ten kąt to co? Dalej będzie tak pływał? No nie, tam, tam. Dawaj panda. Dobra, zamykamy. Yellow. One tak nie wyrośnie, nie. Trzeba, musi mieć w koło jeszcze piasek. Tak nie wyrośnie na jednym klocuszku, moim zdaniem. Góry, konwalia, krzew róży, pnącza. Widziałem kiedyś w telewizji, że tak rośnie. Trzeba, mi się wydaje, że coś ty tutaj bajdurzysz nam trochę, wiesz? Kolejna panda! Nie, no nie wierzę, serio, ile tych pand jeszcze? No będziemy mieli tutaj wyspę pand. Uważaj, bo spadniesz! Ja tu kopię, nie chodź tak! Patrz pod nogi! JJ, odejdź na razie. Sorry. No to weźcie mi tą pandę i tego konia. No już, dobra, już. Szaku, nie! Nie, no nie przeskoczę. Szaku, przepraszam cię. Myślałem, że widzisz, co ja robię. Nie, będę płakał. W ogóle ja muszę kolejny coś zjeść. Koń! Kolejny koń? Nie no. Ile tych koni? Szaku, ja arbuza kolejny pożyczam, nie? No, wiesz, one same rosną, wiesz? Jak głodny, jak wilk. Czemu tyłek tej pandy się do mnie uśmiecha? To prawda, ona ma taki uśmieszek, no. To jest ogonek jej. Dobra, ogrodzenie potrzebujesz, tylko to byle to. Jest. No nice. No i co? Wy pamiętacie, że joysticki mamy? Pamiętamy, pilnują arbuzów. Nie, oni w ogóle co? Arbuzów pilnują cały czas, wiesz? Dobrze. Tak, arbuzów pilnują. Bo gorąco jest, oni muszą, wiecie, w cieniu leżeć. Tak. Pararapapa, cztery sztabki. Nie, to nie bierze, po prostu. Co się dzieje? Co się dzieje, Szaku? Kolejny kot, kolejny kot. Spadłeś? Halo? Arbuz mnie strollował. Niby go... Nie, no dobra. Szaku, mamy kolejnego ocelota. Czy są jeszcze rybki? Po prostu nie mogę. Gdzie to jest? Ustawię... Bungiel. Jak mógł cię, Szaku, strollować arbuz? Wy macie jakieś konflikty z arbuzami? No pojawił się i zniknął, no chyba tak. Aha, dobra, kumam. Słuchajcie, mam kolejną rybkę. Ocelocik, chodź! Ocelot! A kolejny ocelot, czy jak? Tak, dałem mu tego, ale to chyba tak się go nie oswaja. On po prostu to musi sam wyjść. Chodź, ocelot! Nie! Jezuniu! O nie, nie! Wiedźma, wiedźma, wiedźma! Ratujcie, ratujcie! Wiedźma? JJ-kę bijesz? To masz w czosnek! Ha, ale się skończył kilo. Oła, oła, Szaku, broń! Nie mam czym. Ła, no ona mnie rzuca! Nie, no ja zginę zaraz! Muszę jeść arbuza. Ona mnie zatruła. Nie mam pojęcia, czy mi... JJ-ka, ty bijesz cały czas konia! Nie, bije wiedźmę. Trafiaj wiedźmę! No on się pcha po prostu tutaj, to co ci poradzę? Nie strać diamentowego kilofa! Zabiłaś konia! Dobra, nieważne, nieważne. Zdarza się najlepszym zabić konia, nie? Ja muszę pomóc JJ-ce. Dobra, zrobiłem zabiłam. Miecz. Słuchaj, masz mieczek, rzuciłem mieczek. Masz, rzucam ci mieczek, JJ. Dobra, idę po pogodę, że ci idę wam pomóc. Dziękuję. Tu już masz drugą papugę, oddawaj! A kiedy moja jakaś będzie? No. No, jak sobie znajdziesz. Aha, dobra. Patrz, no, co ja będę robił, patrzcie na to! Chodźcie, wam pokażę coś. Odcinam dawaj tutaj oceloty, bo one są tutaj, wiecie, niebezpieczne. Ale cyk. Z domkiem nie wyszły, nie? Cyk, cyk. One sobie nie, no domkiem wyjdą! Ja dziękuję, serio. JJ, daj mi jeden niech ma rybkę. Drugi niech ma rybkę, uwaga! Będzie coś się działo zaraz, uwaga! Będzie tarło, patrzcie, co się dzieje! Zobaczcie, zobaczcie! Co jest? Ganiają się, oceloty! Zadymka! Soluwa, dawaj. Zobacz! Wow. Niebieskoki, lej go, dawaj! Nie no, dałem mu rybkę, no nic chyba z tego nie będzie. Nie no, spłoszył się. Myślałem, że będzie mały ocelot z tego, a tutaj no nic nie wyszło niestety. Gdzie ten ocelot uciekł? Dobra, wszystko do skrzynki chodź przerzucam. Jeden ocelot i drugi ocelot. Chodź też. Ty też masz. No i teraz się spotkać musicie, chodźcie. Chodź tutaj! Gdzie ten koteł? Jest! Jest mały ocelocik w końcu! Wydarzyło się, no zobacz jak zapieprza! Słodziak! Mały! Zobacz! Jaki słodki! Mały tiger! O, cześć, miśko, pyśku! Nie no, jest cudowny. Ale zasuwa! Co on taki szybki? No bo to jest ocelot, nie? Moim zdaniem oceloty mogą sobie latać same, co? Niech sobie latają, spokojnie. Szaku, zobacz, drzewo wyrosło pierwsze! Zobacz, co tu się dzieje dzisiaj! Ja dziękuję! O, jest drzewo, mówiłem. To jest odcinek pełen obfitości. Sadzonka akacji! Ja w ogóle tego jeszcze nie zasadziłem, mam sadzonkę akacji, chłopie. Wiesz co to znaczy, sadzonka akacji? Szefem. Papuga, pajaka kolorystyczna! A ty wow masz alergię na akację. Łapią, Szaku. Ona jest kozacka, tylko żeby jej ocelot nie zjadł. Uważaj. No dobra, i sobie chłopie. Ziarna, to chłopie sobie robię złoty kilo, w siekierkę, wszystko. Ty coś gadasz, kumplu. No Boże, nie rób, złota nie rób. Padła. A już zrobiłem. Dobra, okej.
JJ, pomogę ci, nic nie... No nie rób tak! Rozumiem, Szaku, że zazdrościsz mi tego kilofa i siekierki złote. Pomóż mi, bo ja się topię! O! No i tutaj nam pięknie teraz wyrośnie akacja. Wypływaj, wypływaj! O! Okej, kopiemy drewno, kopiemy drewno. Ile sadzonek? Daj 4 sadzonki. Oby były, tak, te sadzonki. Musimy zrobić, Szaku, tutaj kozacką. Wow, pa, kolejna papuga! Nice. Nie mamy, nie, Szaku? Nie, nie mamy czym, na razie nie mamy czym. O! Pięknie, zaczyna padać. Cudownie, niebo płacze po raz kolejny w odcinku. O, szybciej drzewa urosną, mi się podoba. Koniu, no weź się posuń. Myślisz, Szaku, że tak to działa? Myślę, że nie, ale trzeba być w tym miejscu. Dobrze, zgadzam się. Zgadzam się, byku. JJ, masz tą mączkę kotną? Ja bym przyjął. Tak. Szaku, masz jeszcze sadzonki? Sadzonka tropikalna! Ty coś gadasz. Odsuń się, bo mi drzewo nie rośnie. Ale Szaku, masz jeszcze dirta? Kopiemy dalej. Tu jest dir, tak, tu przecież był. Ale już tego dirta zużyłem. 7? Dobra, daj. I dobra, patrz, co teraz robimy, byku. To będzie 200 IQ za granie. Wiesz, co z tego wyrośnie, nie, gościu? Tak, wiem. O, ale domek na drzewie będzie budowany, gościu. Okej, jeszcze jeden dircik i cyk. No i teraz, moim zdaniem, przyjacielu, powinno być wszystko dobrze. No, szefami jesteśmy. Nie, no, kolejna panda. No, co jest z tymi pandami nie tak? Szaku? Potrzebuję kilo. Jest! Jest bambus! Bambus! Bambusy turbo szybko rosną. Nie, dobra, nie tak. Ale nie, on tu nie wyrośnie, nie? Nie, no wyrośnie raczej, wiesz? O, to. O, tak, zróbmy. Niech będzie. W razie W dam tu wodę, jakby. I lecimy dalej z tym tematem, bo w budowie... Lecimy dur! Lecimy dur! Dawaj, trzeba mac na... Tak, musimy JJ zapomóc, no. Wow! Kolejny koń. Dawaj, dawaj, next level, come on! Let's go! Let's go! Go, go, go! Ale tempo zawrotne! No kurczę, teraz nie ma żartów. 2 godziny nawet później. Nawet nie nadążają ryski. O, czarny, ładny, ładny! Dobra, uwaga. Złoto! Nice! Nice! No i... Jest! Jest! Mamy to w końcu! Dokopaliśmy się do kolejnego poziomu! Jak myślicie, co to będzie? Co to będzie? Tak jest! Neter! Neter? Ale u nas jaka oaza się zaczyna już. Oby tak było. Oby tak było, Szaku. Także moi kochani, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to takiego będzie, 10 tysięcy łapek i wrzucamy kolejny odcinek. Elo! Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaki kolejny biom będziemy eksplorowali w następnym odcinku, no to zostawcie tak pod tym filmem 10 tysięcy łapek, a wrzucam kolejny odcinek. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, ponieważ w tym roku lecimy po milion. Trzymajcie się. Cześć!